No witam serdecznie. Dzisiaj taki mały, nie mały, ale taki bydlaczek zaczyna powstawać. Na razie mniej więcej będzie takie rozmieszczenie transformatorów i rozmieszczenie lampek. Tutaj będą magiczne oczka, właśnie te paseczki. Będzie lampka, która będzie nam włączała napięcie anodowe po nagrzaniu lamp. Tak to mniej więcej będzie wyglądać na szasi. Właśnie trochę dzisiaj do mnie przyszło tych części do budowy kolejnego właśnie takiego wzmacniacza i to będzie wzmacniacz push-pull na EL34. Tutaj są jeszcze EL34 firmy Haltron i fajnie by było, żebym miał jeszcze więcej takich lampek tego typu. One są szersze od tych standardowych, większa jest bańka. No trzeba byłoby zobaczyć, zresztą zobaczymy jak, co tu z tego wyjdzie, no. Może akurat się trafi z prądami, żeby dobrać to wszystko. No i co, szasi doszedł w bardzo, że tak powiem, niezbyt dobrym stanie, bo ma takie spore rysy. I ze spolerowaniem tego też może być kłopot, ale zaraz tutaj poczynimy cuda, że tak powiem. 70 mm wysokość, 40x40 szerokość szasi do szczyty drewniane, takie wpuszczane jak w tym małym wzmacniaczu. Mniej więcej będzie taki rozstaw tych lampek. Prawdopodobnie jeszcze będzie coś takiego, że tutaj dwie triody dojdą. Dwie podwójne triody, także rozmieszczenie, no... Tylko teraz tak się zastanawiam, jeśli będą dwie, to dam je z przodu, nie? A te troszeczkę odsuniemy do tyłu. Na tej zasadzie, jeśli będą potrzebne dwie. Tak, żeby to jakoś tam wyglądało, mniej więcej miało ręce i nogi, no. Ale a jeśli no ogólnie w projekcie taki projekt tutaj już sobie tam wynalazłem, że można zastosować jedno podwójną triodę, tak, ECC83 do wysterowania tego push-pulla do po prostu do polaryzacji, no, do zmiany do polaryzacji wejść. No i zobaczymy. Kondensatorki tego typu, kandali też tak samo. Na razie tu mam dwie rozmieszczone. Tutaj jeszcze dojdą z tyłu zaciski na górnej części. O te kolumnowe. I prawdopodobnie jeszcze dwa takie kondensatory będą tutaj z tyłu rozmieszczone za transformatorami, nie? Znaczy w pobliżu tego zasilającego transformatora. No i mniej więcej taki to będzie miało rozstaw. Pozdrawiam. Jak już będę miał szasi powycinane. Tu wyjdzie gdzieś około 150 otworów wszystkiego w tym szasi, także matrycę mam do wycinania otworów, także będziemy tutaj zaraz klepać, no, otwory. Tylko muszę sobie zrobić projekt, rozrysować na komputerze i potem wrzucimy to na CNC i na Amadę i wyklepiemy otworki w szasie.